naszym Panem jest. Alleluja. Duchu miłości, wylewaj się na nas, przelitego serca Jezusa, Jezusa. I Syna, obdarz mnie Twoją miłością, daję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Sprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twe tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, aby odważnieniu zjecają światło. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje sławy będą owocem Twojej miłości. Ukochany Mistrzu, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Moi kochani, usiądźcie. Wczoraj na Starym Roku przy rozważaniu drogi krzyżowej Chrystusa Króla urosły dzisiejsze dwa kazania, może trzy. Kazania wsparcia, jakie ślę moim ukochanym rycerzom. Pani Agatka je umieszcza w okienku później do rycerzy. Oto mam w ręku siódma częstochowska droga krzyżowa Chrystusa Króla. To powinien mieć każdy rycerz. To jest pewne skutinium z kontemplacji Chrystusa Króla, z naszej biblioteczki subtelności. Też nasz statut rycerski. Pan mówi, jak mamy iść. Jaką mamy przyjąć postawę? Widzicie, co nas czeka. Dziś Wam pokażę, Bóg ma bardzo prosty dla. Pokora, lanie, czyli krzyż i cierpienie. Przez to zbawienie dusz. Jest to bitwa długoterminowa dla długodystansowców. Prawda zawsze zwycięża na końcu. Rozważanie wstępne i później kawałek pierwszego Krzyżowej pięknie, moi drodzy, komponują z tajemnicą Bożego Narodzenia. Wczoraj kończyłem pokazując Wam, że to Bóg zaprosił Was jako tych wybranych, tych maluczkich, którzy najbardziej, te ci prostaccy, podobają się Bogu Ojcu. Dostaliście światło. Wiem, że cierpicie, że tak wielu nie rozumie tego, co Wam jest dane. Kiedyś to im będzie dane, ale będą bardzo zapłakani. Bardzo smutni. Że stali się narzędziem diabła w blokowaniu łaski. I za to im przyjdzie zapłacić ogromną karę. Tego ta modlitwa przebaczenia nasza nie wyskóra. Są dziedziny, które są zarelowane Bogu. Wszyscy blokerzy łaski będą perfekcyjnie rozliczani z tego, ile mają na sumieniu zamordowanych ludzi. Ojcze, pozwól, aby święta miłość Twoja, modlimy się na początku, niby piorun spadła na ziemię, kiedy mordercy będą doszli przez ziemię, przynosząc zgubę wszystkim narodom. Tu
nie chodzi o Arabów z karabinami maszynowymi, że taką kiedyś ja to urządzę, ale tu chodzi o tych duchowych morderców, którzy wyrzynają całe narody, poczynając od małych dzieci. To są przerażające dzieci spustoszenia. Są to mordercy, którzy idą przez siebie. Jest to masoneria perfekcyjnie uruchamiająca plan dewastacji narodów. Już Europa na głos woła, że Polska powinna wystąpić z Unii, bo oni się nie mogą zejść w jedną rodzinę. W ichniejszy mechanizm dewastacji. Powiedział wam kiedyś. Nie dadzą rady z nami. My ich rozwalimy. Nie uwzględniają specyfiki ducha narodu. Dziś sami mówią, żeby Polska wystąpiła z Unii. Zaczynają coraz głośniej mówić. Prawdopodobnie będą chcieli nas wyrzucić. Bóg ma swoje plany. Oto Bóg w tajemnicy głoszenia królestwa przychodzi na ziemię i przyjmuje piętno czasu i przestrzeni. Oto upokarza się, mówię, kończyłem wczoraj, jako Boże dziecię, jako człowiek. Przyjmuje wszystkie nasze ograniczenia. Wyrzekł się chwały swojej w niebie, chwały Boga, aby ukazać wam, nam swoją chwałę i swoje królestwo. Królestwo moje, mówi logicznie Pan Jezus, nie jest z tego świata. Nie, że to mego królem odbieramy, nie, to jest całkiem, że mu jakąś łaskę, to jest całkiem inne. Ziemia jest jego podnóżkiem stóp, bo on to stworzył, więc nasz byt, świat w wymiarze natury nie ma żadnego wpływu, żeby ogłaszać jego królestwo dzieci. Stałem się podobny do was, poprowadziłem was drogą ludzką do chwały, jaką odbiera Bóg. Czyli wiecie, w jakie przestrzenie nas chce Bóg wziąć? To, co On proponuje, ma być lepsze niż raj. Pragnę z wami dzielić moją chwałę w niebie. Czyli zaproszenie nas do tego, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Dzielić chce Bóg z nami tę chwałę na wieki wieków. Wprowadzam was, małych i słabych, tam, gdzie będziecie królować wraz ze mną. Jak nas to Bóg uspokaja w naszych orędziach. Twoja słabość nie ma żadnego wpływu na moje relacje do Ciebie. Twoja grzeszność mnie nie odgania od Ciebie, bo moja miłość jest niezmienna. Jeśli grzeszysz, to sam siebie karzesz. Żeby zrozumieć ten układ, to jest Twój wybór. Ja na to nie mam wpływu. W tym momencie Ty się głupi jezi. Tracisz niepotrzebne dni, niepotrzebne godziny, niepotrzebne tygodnie, a broń Panie Boże, żeby tracić dziesiątki lat. Do tych dziesiątkowiczów wołam, przebudźcie się. Modlę się, żebyś zdążył, ale cóż Ty tej chwały biedoków nie wyużyjesz. To coś takiego, że modlimy się przez 2 miesiące o deszcz, i przychodzi taka rosa, że się ziemia stała ciemna.
pełna chwała trudzi, ulewa taka, że kanały pełne, buty ci wciąga woda, wycięta. Dzieci, to są... Nie odkładajcie tej przestrzeni. Spieszcie do Betlejem czym prędzej. Bóg jest bardzo konkretny i mówi, wprowadzam was, małych i słabych, tam, gdzie będziecie królować wraz ze mną. Powołując pasterzy, do tego dzieła się powołał małych i słabych. Pasterstwo dziś szlachetne, ale to już ostatni zawód. To już praca niewolnicza, to jesteś nikim. Zstąpiłem z nieba jako król. Tu myśli Pan Jezus o Betlejem. Aby podkreślić ten fakt, odebrałem chwałę od władców świata, pobudzonych przez mojego ducha. Dokończę jeszcze, musi być spokojni. Katarzyna Emeryś, dojście królów. Bo tu Bóg mówi o nich. Ściąga ich, moi drodzy, z dalekich krain. Wczoraj słyszeliśmy 700 godzin marszu. Niech na godzinę zrobią 3 kilometry. Albo 2. To albo 1400 kilometrów, albo 200. By pokazać, że przyszedł król, przychodzą władcy, królowie. Byli mędrcami, bo poszukiwali prawdy. Katarzyna Emeryś pokazuje poszukaniu, po zachowaniu gwiazd. Ale w pierwszym rzędzie byli to królowie. Dzisiejsza teologia przeszy, co nam duchem protestanckim, o czym mówi, byli to uczeni i mędrcy. Kłamstwo. Dlaczego tak mówią? Bo nie chcą wam pokazać, że w Betlejem urodził się król. Dzieci, nas Pan Bóg, was, zaprosił i mnie, to dzieło intronizacyjne przed gdzieś 12 laty. Nie, to 10, 27, to tak, przed 12 laty. Ja tylko kalkulacyjnie stałem się udziałem dzieła, żeby ksiądz nie wygłosił rekolekcję o Chrystusie Królu. Budowałem pustelnię. Dzieci, pierwsze myślenie górala, są rekolekcje, potrzebuję kasy. Biorę. Ale mówię, mam tylko 2 tematy, resztę daj materiały. I dali mi materiały o Chrystusie Królu Polskim. O Celakównie. I o dzieci nic nie wiedział. Nic nie rozumiał. Najpierw wyzwaniałem do świętej pamięci Świętego Kiersztyna, bo to jego przeszczęśliwy otoczka, jego rozścigano. Mówię, księże, stosujesz ksiądz metodę kłamstwa. Zmieniasz teksty Pisma Świętego, zmieniasz teksty modlitw kardynała Sapiehy. Tak nie można. Był moment, że włożyli w teksty słowa kardynała Sapiehy, dokładając król polski. Ja się ucieszyłem, to tak oczywiste, skoro Sapieha o tym pisał, a ty za czasów Piusa XI, no to nie tak oczywiste. No ale zażądałem, dajcie mi źródło. Bo to, co macie w swoich książkach, to jest piękne. Skąd to macie? Przysłali mi. Tam nie ma króla Polski. Dzieci, ja ich upominałem, że z tego będzie chryja. Nie da się. Mamy iść w prawdzie, mogą nas bić, ale z nas nie ma kłamstwa. Dzieci, uczyłem się tego. Później ofiarą zostaliście wy. Tego Bożego zaproszenia. Ja głosiłem słowo, a pani Basia, nie wiem, czy to szczęście, czy pech, usłyszała mnie, no i jest rycerzem. To nie ja panią zyskałem. To słowo Boga. To nie byście mnie zyskali. Mnie zyskało słowo Boga. Mnie pokonało słowo chodzące współcześnie po ulicach świata. Bo Pan Bóg jak określa
dzisiejszą swoją myślę świecie. Jestem słowem chodzących po ulicach swojego, po ulicach świata, czyli w różnych punktach, wielu podobnym ludziom, jak nasza Pani Agnieszka, daje łaskę. Jednym daje w wymiarze rodzinnym, parafialnym, innym regionalnym, innym narodowym, a innym jeszcze, jak w naszym przypadku, mamy w wymiarze ogólnoświatowym. Chodzi słowo. I tak, moi drodzy, oto przyszło nam przyjść do Betlejem i powiedzieć: my chcemy króla. Oddaję mu hołd i wracamy i chodzimy po ulicach miast i mówimy: my chcemy królowania Jezusa Chrystusa. I zaczynamy poznawać, czemu oni tak się zachowują. Tak proste orędzia, tak oczywiste, w niczym nie naruszające prawdy o tajemnicy królowania. Ksiądz Sylwestry Tadeusz Kiersztyn, bo on mnie urodził, napisał rewelacyjną książkę Ostatnia Walka. W Piśmie Świętym jest tyle cudownych tekstów, które mówią o tych wydarzeniach. Ale ja rozumiem to, co powiedział Pan Jezus w naszych orędziach. Jest masoneria kościelna, która nie chce mojego królowania. Stąd głoszą serduszko. I robią wszystko, zmieniając formy, żebyście wy byli szczęśliwi, że to jest robione, a to dzieci nie jest robione. Jest to metoda Lutra, który wiedział, że nie da się mszy świętej od razu uciąć, bo ludzie były pokolenia przygotowane przez kilka wieków, oni mieli mszę świętą. Ale to był tylko teatr. Był kapłan, były ornaty, były podobne gesty, tylko zmieniana formuła, zmieniane teksty, wyrazy, no i w końcu doszli do nabożeństwa słowa. To samo dziś się w tej bitwie stosuje. Więc przypominam, do Betlejem przyszli trzej królowie, władcy, by, moi drodzy, podkreślić fakt Jerozolimie i Betlejem, bo to jest bardzo blisko, ludzie, przyszedł król. Bardzo działają logicznie i poprawnie, bo są władcami. Gdyby byli mędrcami, to by nie poszli do Heroda. Rozumiecie mnie? Byli władcami, więc przybywają do głowy państwa i zadają pytanie, gdzie jest nowonarodzony król? Za 6 lat Herod będzie gnił w chorobie brzucha, wnętrzności. To będzie jedno wycie szatana, jak gdzie chodzi. Tylko tak postępują królowie. Mędrcy poszliby do Betlejem. Wypytywaliby, oni przedstawili oficjalnie sprawę w wierchuszce i wszystkim faryzeuszom, kapłanom i uczonym. Gdzie jest nowo narodzony król? Bóg objawia im przyjście Syna. To jest kwestia łaski. Czy pojmą, czy nie pojmą. Uruchamiają wszystkie narzędzia. Sympozjum, pismo, debatują. Jest, znaleźliśmy powiedziane u proroka, ty Betlejem, najmniejsze z ciebie wyjdzie król. Bóg kilkakrotnie, Ojciec, objawia potęgę królewską swojego Syna. Zrobi to później w Jerozolimie, przy wjeździe i zrobi to na krzyżu. Posłuży się antagonizmem, jaki funkcjonuje ukryty między Piłatem a faryzeuszem. Przedstawiciel imperium, króla rzymskiego, cesarza, chcąc pokazać, że ma władzę nad faryzeuszami, choć mu tyle oni płacili. Niedawno mu przynieśli całą skrzynię złota świątynniego, żeby mogli celebrować Paschę, by mógł arcykapłan dostać szaty. To płacili mas.
dopią swego. Jezus Nazareński, król żydowski. Błagają go, nie pisz tego. Co napisał, napisałem. Nakarmił ich nienawiść, ale nie był w stanie zablokować działania Boga, ostatniego objawienia swojego Syna światu jako króla w totalnym poniżeniu. Więc skoro jesteście rycerzami, na takie poniżenie się dalej przygotowujcie. Wszystko, co się dokonuje w tym wymiarze ukazania przez poszczególne osoby tamtego świata chwały mesjańskiej, królewskiej, zawsze dokonuje się przez Ducha Bożego. Czyli królowie zostali pobudzeni Duchem Boga. Co to znaczy? Że nie ma w świecie przypadku. Wszystko, co się dokonuje, jest dziełem Boga. Na miarę naszych relacji z Bogiem cywilizacyjnym te działania Boga mają albo wymiar pokojowy, błogosławieństwo, albo wymiar wojenny, wymiar kary. Przyjąłem pokłon trzech króli, mówi Pan, i prostych pasterzy, którzy uznają moją królewską władzę, uczcili moją obecność i uniżenie. Nie zapomnę wyrazy twarzy jednego z arcybiskupów, którego odwiedziłem z moim samochodem, ledwo co go oplakatowałem, oto króla. Stanął jak wryty. Stał i patrzył i zjął. Bóg nas powołał ku temu, abyśmy publicznie my, mali, uznali Jego władzę królewską. Dlatego jest taka bitwa o płaszcze. Gdybyśmy je ściągnęli, to by nas zaczęli tolerować. Ale nie uwierzcie, że dotrzymaliby słowa, Pani Basiu. Później by kazali, byśmy pierwsi komunię na rękę przyjmowali, byśmy pokazali posłuszeństwo, byśmy nie ukrywali się. W tej bitwie nie wolno wam ani na krok ustąpić. Po prostu niczym. Niech cię wynoszą. Niech wołają policjanci. On nie wie, że w tym momencie przy takim zachowaniu urodzi się kolejny rycerz. Albo kilkunastu. Wczoraj na Sylwestrze miałem dwie rodziny z Wrocławia, dziś nie ma, to mogę powiedzieć wam, których urodzili do rycerstwa i dosyć nas TVN, tymi programami o mnie. Kiedyś Bóg nam pokaże cyfrę, ilu ludzi nam wrócił Bóg przez TVN tymi audycjami o mnie. Wczoraj były dwa małżeństwa z tej audycji. Czy z tych audycji. Przyjmując te postawy, nosząc, moi drodzy, płaszcze rycerskie, publicznie uznajecie władzę królewską naszego Pana. Czcicie Jego obecność i uniżenie. Choć skromna postać dziecka, Zbawiciela i nędzne warunki, w jakich przebywał, bo wam to opisywałem przez mistyczki, nie zdradzały nikomu prawdy o moim pochodzeniu Boga. Katarzyna Emeryś pisze, w szóstym dniu przyszli już gońcy od Heroda. Wyśmiali Józefa, ironicznie uśmiech i poszli, by jak zobaczyli te warunki, w takich warunkach, jak jaki król? Nie róbcież jazzu.
Te warunki nie zdradzały prawdy o pochodzeniu królewskim Pana Jezusa. Ojciec Bóg objawił tę tajemnicę czystym sercom szukającym Boga. Wiecie, jak to jest ogromne wyróżnienie, które was dotknęło? Staliście się czystymi wobec Boga i tę tajemnicę o wielkim dziele intronizacji Bóg wam pokazał. Możemy tylko cierpieć i to cierpimy, że mijają miesiące, lata i łaski nie są uruchomione. Wierzą w ofertę Brukseli, we wszystkie programy pomocy. Dzieci, za nasze pieniądze, my to jeszcze im dopłacamy do tego i my w to wierzymy. Rozumiecie? A nie chcą uwierzyć, że takiego granta, wielkiego naukowca, czy taki program dofinansowania ma Bóg dla wszystkich narodów. Kapujecie? Musi być jednego pewni, że oni znają, co im grozi po uruchomieniu tego programu. Gdzie mogą, głoszą programy brukselskie. Oni święcie wierzą w swoją drogę i są przekonani, że ogłoszą pewnego dnia zwycięstwo szatana, koniec kościoła. Wtedy będzie to już ich koniec. Amen. Dlatego nie rozrywajcie szat. Przez trzech króli i pastuszków ziemia oddała Bogu hołd, gdy porzucił dla tej ziemi niebo, dziś przez was. Ziemia oddaje Panu Bogu hołd. Kiedyś to będą potomni bardzo doceniali, czy wasze dzieci, czy wasze wnuki. Zawsze pamiętajcie, na każdym etapie dziejów wiary czy historii najgorzej jest pionierom. Oni zawsze mają największą zrywkę. Tak jak Eiff budował wieżę Eiffla w Paryżu na wystawę. Wszyscy ją krytykowali. Wszyscy wyzywali Bohomas. A dziś największa kasa w Paryżu z tego. Kultycznie wyśmiano Sacré-Cœur, świątynię serca Pana Jezusa na tym krwawym wzgórzu. A dziś tam jeżdżą największe tłumy turystów. I podziwiają wyjątkowych kształtów świątynię i miejsce. I na ironię losu ateistów są tam siostrzyczki, które dzień i noc adorują Santissimo. W kilku tysiącach kościołów, jak nie kilku tysiącach, we Francji już wygnano Pana Jezusa, bo kościół zburzono. W tym jednym wykpionym, w takich bólach budowany przez parę wieków na rozkaz Pana Jezusa, trwa w Paryżu adoracja Najświętszego Sakramentu dzień i noc. To są te tajemnice, które znane są Bogu. My natomiast możemy tylko robić po latach analizy i mówić niemożliwe, jak to Bóg działa. Po raz drugi. Amen.